dołek wykopany, wstawiamy buteleczkę. Trzeba w nakrętce zrobić otwór pod wężyk. Sęk w tym, żeby wchodziło ciasno, żeby było szczelne. Nie mogły dostawać tu żadne insekty ani małe jakieś owady. To często włażą do tej wody różnymi kątami. Na korze trzeba szukać takiego miejsca, gdzie nie ma za dużo spękań. Chociaż jakiś kawałek musi być gładki, prosty, bez takich, na przykład nie wierci się na takich pęknięciach ani na takich, tylko chociażby już na takiej powierzchni gładki. I właśnie tu się odwierca. Bardzo ważne. Kawałek powierzchni gładki, bo po prostu tymi pęknięciami potem ucieka sok. Faza początkowa, dopiero sok zaczyna lecieć, ale to jeszcze się rozleci, żeby nie lecieć bardziej. Jest takie dłutko, którym się robi jeszcze dodatkowe kanaliki pomocnicze. Trzeba raz poprawić. O,
elegancja Francja. Dobra, otwór oczyszczony. I teraz wkładamy sedno całego interesu. To jest takie ustrojstwo z przelotem. Uszczelnieniec na gwincie. Na tym się osadza wężyk. Jest to ze stali nierdzewnej. A więc nic nie będzie korodować. Jest to tak zwana technologia XXI wieku. Ściągania brzozówki. Trochę to wkręcić, ale nie za daleko. Ok. Teraz poleci tutaj sok. Jeszcze trzeba sprawdzić, czy to gdzieś nie leci po boku, ale jest ok. Tyle. Można zawsze to jeszcze jakimiś kombinerkami dokręcić mocniej, ale nie zawsze już jest taka potrzeba. To będzie lecieć. Trzeba zmierzyć teraz wężyk. Więc i tyle by było. O, sok już sobie zaczyna wyciekać. Widać. I pięknie do buteleczki. Wężyk wkładamy w wężyk. To są dwie średnice. Łatwiej się po prostu w ten sposób montuje. Potem jak jest wymiana butelki, też jest tak łatwiej, bo bez konieczności grzebania przy smoczku można tylko rozdzielić tu i sobie butelkę podkłada się nową. I tak to działa. Butelkę warto zasłonić jeszcze jakimiś chęszczami, żeby jej nie było tak widać, a dwa, żeby nie dostawała tak światła. To jest taki tak zwany kamuflaż. W ten sposób, jak widać, jest szczelność, nigdzie się nie dostanie żaden robak, owad. Rzadko to się spotyka, bo dlatego zazwyczaj najczęściej jest jakiś otwarty lejek, z którego kapie do jakiegoś otwartego naczynia, a wtedy zawsze tam włażą muchy, różnego rodzaju owady i zawsze wtedy ten sok zabrudzą. W ten sposób jest, można powiedzieć, odizolowany. To wszystko. Dziękuję za uwagę.